Brawo, okej. Kochani, mamy naszego fotografa. Muszą być punkty zdjęcia. Jesteśmy gotowi. Zaczynamy. Chłopcy, udowodnijcie sobie co? Sobie! Brawo! Chłopcy, spokojnie, pierwsza minuta meczu! Podajcie głowy i brawo! Które grają ze sobą w drugim mogą spotkać się dopiero na arenie narodowym w wielkim finale. A więc drużyny, które teraz tutaj oglądamy na boisku 5 i 6. Pierwsza drużyna z tej grupy chce zagrać z drugą drużyną, która jest w grupie, czyli tych, którzy teraz wywalczyli na boisku 7 i 8. I więc zabrakło. Dobrze, mamy do góry, panowie! Mam nadzieję, że to jest koło numer 9-10, tam już nikogo nie ma. Indywidualnie, ale kochani, bramkarz drużyny przeciwnie, to jest bramkarz drużyny ze Śląska, z Dąbrowy Górnicze. Kawał bramkarz. Można powiedzieć tak, ten bramkarz jest większy ode mnie. Jest nieprawdopodobne, jak on miał kurty. A po kiju codziennie szklankę sobą ma na czole, tak jest. Na koniec jeszcze na słońce, wiecie, tak na pożegnanie. Żegnamy kolejne drużyny, które jadą do hotelu. Widzimy się jutro. A dzisiaj regeneracja, sałenka, basenik. Dąbrowa, Mielica Rygowa, teraz tu drugi podstąd na wielkim kołomy, dwóch zawodnik z Dolnego Śląska. Brawo, bramkarz Dolnego Śląska. Kochani, bardzo proszę, aby zabierać swoje kurtki. Oczywiście tutaj nie ma prawa nic skinać, bo wszystko jest podpisane, a nie chcielibyśmy później sprawdzać każdemu, czyją ma kurtkę. A więc bardzo proszę, kochani, rodzice, nie martwcie się i proszę, nie róbmy problemu tam, gdzie go nie ma, bo u nas nigdy nic nie ginie i każdy będzie miał swoją kurtkę. Spokojnie. Wszystko się znajdzie. I to jest bramka, to jest bramka dla Dąbrowy Górniczej. Ależ teraz, jak to wpadło? No takie bramki się zdarzają, teraz trzeba szybko odpowiedzieć. A Dąbrowa się ożywiła. Trudno będzie pokonać tego. Naprawdę. Dużego bramkarza Dąbrowy. Z Dąbrowy Górniczej, no 20 lat. Thank you.
Chłopcy, walczymy, walczymy! Odwaga i gra zespołowa! Chowa do góry, chłopcy! Gramy, jeszcze gramy! Nic się nie dzieje! Szanowni Państwo, dostali informację, że rodzice wchodzą do ławki rezerwowych, biorą rzeczy i mówią, że po meczu tej rozmowy wejść na boisko. Rodzic nie ma prawa wejść na boisko w żadnym momencie tego turnieju. To chyba było ustalone i to jest jasne. Jest tym przyznana również trójka sędziów, przyznacy tutaj przy boisku numer 2. Kochani rodzice, szanuję Was wszystkich, ale do końca jesteśmy poza boiskiem. Naprawdę dzieciaki, a raczej piłkarze i piłkarki dają sobie świetnie radę. Walczymy, walczymy! Wiktor! Wiktor! Bravo! Zobaczymy jeszcze oczy punkty!
Stop, stop, stop.
spokojnie, jeszcze wyjdzie. Chłopcy, walczymy! 1-1! Dawid, walczymy! Bogdan! 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 Jeszcze jeden! Dobrze, dobrze, Karol, bardzo dobrze! Zostaw, zostaw Dawidowi! Zostaw Dawidowi! Dobrze, bardzo dobrze. Jedziesz, jedziesz, Matej! To co zawsze! Walczymy, walczymy, walczymy! Brawo, Adi! Słoneczko, słoneczko. Nie ma chmury, jest słoneczko. Kiedy jedną synu tutaj niedawno, blisko, wreszcie spokojnie, bardzo wygodnie, Zdrowego Śląska. Cały czas remisy, jeden do jednego. Ostatnie spotkanie, ostatnie minuty pierwszego dnia rozgrywek i do finału. Jest, jest, Patryk! Ubiór stanu, brawo, brawo! Gramy, gramy, chłopcy! Szybciutko! Szkolenia mają tutaj okrzyczone. Ale się nie krzyczy.
Chłopcy, gramy, jeszcze gramy! Dobrze, dobrze, dawaj, Bartek, do przodu. Daj Patrykowi. Dobrze, Alon, dobrze, dobrze. Łódzkie prowadzi 2-1, a więc szansa się na to, że koniec również na boisku numer 8. Pamiętajmy, że osoby posprzątane, oczywiście puste butelki do kosza. Brawo! Jeszcze strzał, jeszcze dwa.